Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym zagramy sobie kwalifikacje do Food Champions. Dodatkowo otworzymy sobie paczki 83+, paczkę Prime Gaming, a także inne za zadania. Zapraszam i lecimy z tematem. Zrobimy sobie rozbudowę 81+. To jest tak, którą zrobiliśmy w SBC, nie? O, kaud jest, co jest? Parecho jakiś? A nie, Vaporte. Okej, git. To jest na pewno wymienne, także na chill. No fajnie, walkout trafiliśmy, jest git. Może wam się zdarzyć takie coś, jak otwieracie tą paczkę 83+, także uważajcie na takie coś, nie? A w tym momencie już lecimy z paczkami. Duża złota paczka premium, essa. Dla Borde, okej, no zawsze to jest z wysokiego C. Mega paczka. Chojbieg, 83 overall za mega paczkę. Okej, Gomez i Laborde. Nie wiem, w sumie chyba mamy trochę jarg już, to zgubmy to, bo 81+, ona nam ostatnio oddała. Bo ciekawe co będzie, pewnie dwie 8-1. A, no to już widzę, że może być ciężko. Co to za paczka? To ja złotą wymianę zrobił? A, dobra, bo to nie jest ta w ogóle. Ja pierdzielę, no ta, bo to była 81+. Ta, to jest ta, okej. Okay. O, Pola Grodak na SPO. O, Zieliński 8-4, no. 8-3 on jest, a. No chyba nie było warto, ale trudno. Rzadkiego złotego piłkarza 84+, lecimy. Portugalia, Leao 84, no kurde, no nie jest zbyt dobrze, no. Dobra, kolejna. Laporte znowu, a Ramos. No nie mam farta do tych 84+, nie? Dobra, był piłkarza 83+, i co? I mam to 8-4, o matko. No nie mamy za bardzo farta w tych paszkach, z tego co widzę. 10 piłkarzy 8-3+, jazda. Jest walkout. O, Ruben Dias, okej. Okay. No, okej, okay. 8-6, 8-8, 8-5, nie jest źle, patrząc na to, że to była ta za puchar, nie? Zawsze jakiś foder, nie? Sex Premier League, jeden rzadki, no to jest za jakieś SBC tam, coś tam. O, Inform, to jest, co to jest? Iha Nacho, okej. Okay. Ja go na pewno mam, bo grafiłem go za kwali, znaczy za Food Champions, ale on jest chyba wymienny, także spoko. No, wszystko się zgadza. Nie, no to git, za taką paczkę to przecież co? Mogę jakieś gówno trafić. Dobra, Prime Gaming, lecimy, dwóch piłkarzy. 82+ do wyboru, 12 rzadkich kart jednorazowych oraz Salaha na 30 meczów. Dobra, i to jest Araujo jakiś, no, nawet trafi. No, dobra, Jimenez, było blisko, nie? Okej, okay. Jeszcze dwa player piki 82+. Okej, okay, jest Audero w informie. Thiago Silva. Nie jest źle, aczkolwiek wiadomo, bywały lepsze paczki, ale jest okej. Okay. Dobra. No to co, jadymy z tym, no. Dobra, let's go. O, i git. No i git, lecimy. 10 piłkarzy, 83+. No trafił jakiegoś jak TTF-a, bo bym pograł jakiś... Znaczy, może nie pograł, ale bym chętnie trafił jakiegoś od TTF-a. Pograł w sumie też, no jeżeli to byłby Firmino, to też bym mi pograł, nie? Także let's go, no, poproszę. A, tu widzę, że nawet walkoutu nie będzie ciekawego. Fekir. No to zostaliśmy wytentegowani, widzowie, no. Bardzo mi przykro. 2 8-5 i 8-4, no życie. No nie ma dzisiaj, kurde, farta, kurde, w tych trafach i tyle, no. Także więcej paczek nie mam i nie wiem, czy chcę mieć. Lecimy z fali i tyle tam. Bellingham, Goretzka, Kimiś. No, ładnie. No, no ma jakieś tam swoje animacje i tak dalej. I tam umie strzelić, nie, ale... Nie, no naprawdę. Czemu takie bramki wchodzą w tej grze? No przecież to jest taki kąt, że ten bramkarz powinien to wyjmować zawsze, nie? O, ładnie butrę porobił, essa. Wiesz, ty Teototy, jak tak możesz? Normalnie, no. Widzisz, to trafiłem czterech Davisów, a nadal gram Teo, nie? A powinno być coś takiego, że jak zbierzesz trzech, to robisz jakiś upgrade. Hopa. Robisz mega Davisa, albo jak zbierzesz trzy wersje tej samej ikony, w sensie Mid, Prime i Baby, to wtedy robisz jakąś giga ikonę, nie? Ale trzy razy to TMAP w jedno, tak. Chyba właśnie, to już by zniszczyło grę doszczętnie, nie? Tak, no ten to ma siłę strzał kozacko. Ach, no nie mogę tych obrońców ustawić, nie? Bo te zmiany z zawodników to jest ciężko. O, Nawczyk?
Dobra, no nic, zawsze widocznie. Dobrze, że tą bramkę strzeliliśmy, bo prawdopodobnie byłby remis w innym wypadku. Tomori, Kalulu, ma DVD w ogóle w składzie, nie? Nieźle. No taki kurde, jeszcze Homest. Nie, tylko nie te stroje. Mamy Butra, pięknie. Okej, mamy to. O, tu mamy skład ikon chyba. No i Chiesa na SP. O, nieźle, nieźle. Ciekawa ekipa. Okej. Pięknie. Dobra laga. Perfekcyjna. Tu no, mnie wyczaił ten z tym Zidanem totalnie dobrze, no nie. Aha, okej. Okej. Ale fałsz, dobrze Mbappe. Bęk Mbappe. Dobra. I pygen kunku, pięknie. Okej, okay, no nic, no mamy to. Okej, okay. O, ten sam, z tym samym gram, okej. Okay. A, no dobra, bo wyłączyłem crossplay, nie? I może dlatego tak się zdarza czasem, że grasz dwa razy do tego samego. Okej. Okay. Lera, no. No nic, dogrywka. Kurde, ciężko. O nic, no lecimy z tymi karnami. A, okej. O matko, za mocno. O mać! Ech, no nie. No ja muszę na pałę walić, bo inaczej to ten. Bo mi wyjmują mnie. Czasem nie wyjdzie. Ech, no. A nie, myślałem, że został już. Dobra, mam. Wracamy. Dobra. Nie wszystko wychodzi, dokładnie. Okej. Dobra, git. No gdzie on teraz mogę strzelić? Strzelił w lewo, kurde? Nie wiem, w prawo. Okej. I środek spróbujmy. No, szczyta, oczywiście. No, jej. Dobra, no i kurde ten. Nie, no w lewo myślę, że strzeli. Okej. No kurwa jeb***a, no skurwa mnie to, no. Dobra. Mnie szczytują zawsze, no. Dobra. Nie, mi się wydaje, że środek strzeli. No jednak nie. Kurde, no ma, no i chuj, nie. No i w ostatniej chwili mi się zmieniło, no. No nie da się, nienawidzę tych karnych, to. No widać, kto ma jaką psychę czy coś, nie, no, na tych karnych. No ale no równo było, no ktoś musi już karnych przegrać, nie, no nie ma rady, nie. Siema Michał, może meczek na rozluźnienie. Nie wiem, czy to takie będzie rozluźnienie, ale dawaj. Okej, okay. Aha, to muszę włączyć crossplay, żeby grać z tobą, mimo że to masz PlayStation. Okej, okay, no takie życie widocznie, no. Okej, okay. 1-0. No takie klasyczne, kurde, fake shot, scoop ten, kurde, i bramka, no. Dobra. Okej, okay, drugi. Coś za dobrze idzie na sobie, ale nie, no pewnie rozgrzany nie jesteś. Tak, będzie comeback jeszcze jakiś, także nie ma co się ten. Dobra. Aj, no to jest Zidane, no kurde, on ciężko się zwrócić, nie, w takich sytuacjach. Dobrze. Aj, już myślałem, że jakoś ten Teo to będzie mógł zgasić, nie? Co ten Ramos? Dobra, no tu będzie rozkręcenie się. A, dobra, ma to. Dobra. Kurde, macie. Ja nie wiem, co ty tak obrońcami nic nie robisz. No bo to można wykorzystać czasem, nie? A, no nie. Ten Van de Exak to jest, kurde... No on zawsze wie, kiedy wyjść jakoś dobrze i zrobić problem, nie? Dobra. Aj, no nie, no już... Że ten Weigand jeszcze się jakoś, kurde, wytegował z tego. To głupota była. Dobra. Aj, dobra. No to już bramka będzie. No niestety. Ja pierdzielę, no to unlucky. Dobra, tu to z***em. Dobra. Kurde. Grają jak sobie chcą. Ja pierdzielę, no. Ja się skapnąłem, co się dzieje, to już
tego było. Dobra. No dzięki za meczek, no tutaj no, no, no. Pewnie go z żadnej nie byłeś, no tam trochę szkoda, no ale takie życie, GG. No w tej drugiej już zacząłeś coś kąsać, kurde, mocniej, nie? A ja to tak mam, często tak mam, że na początku jakoś mi idzie, a pod koniec na przykład już gasnę. Albo w drugą stronę, że na początku kiedy dostaję 3, a później comeback robię, nie? 16 wleciało? O, graty. A ja to 11, ja ostatnio nie mogę 11 przebić w Champions. Jak był ten moment, że było 6-3, kurde, nie? To mogłem wtedy skończyć, mogłem nie grać tego ostatniego na 6-4. A plus później jak z tymi donate'ami, to ja jakąś tą listę ten i na przykład jedną bramkę oddałem, nie? To już kurde decydują niuanse, kurde, na takim poziomie czasem, nie? 11-9 jak TG 16-4. No dokładnie, to tak teraz to te bilanse w cały świat lecą ostatnio. Dobrze, pięknie. No i co? Jest Rage Quit, git, 4-1. Courtois, Lucio, Alberto. O matko, Mbappe, Ginola. Czy pan na lanie? Tak. Ach, do cholery. Okej. Okay. I co, no już mnie przeszedł, już mam bramkę, dziękuję, nie mogę nic zrobić, no. A, no oczywiście, że Courtois to wyjmie. No nic, 2-1. Ach, cholera. No nic, 2-1. Ach, cholera. No i co, no? I k***a się zaczyna w p*** znowu. Aj, ja. I tata, jak będzie grał, kurde, nie? On już nie musi nic zrobić w tym meczu, nie? On może sobie klepać po obronie, nie? Dobra, no, mi tam nie zależy, no. Niech ci już będzie, no. Jak masz tak grać, to tam... Mi się już nie chce. Okej, okay, no fajnie, fajnie. Dobra, był tracyk, dobrze. O, Weigand typowy, ładnie. O, Reszki, zajebiście. Co tu mamy? Mbappe, Hernandez, Casemiro, ciekawa drużyna. A z drugiej strony, jak w miarę dobrze grasz, no to też... Kurde mać, no nic. O, zajebiście. Dobrze, Mbappe. Okej, okay, dobrze, ale widzisz już 2-2, już jest comeback. Back, dobry cross. Nie, to rozliczy się z tym, jakbyś go nazwał? Wissam. Albo Kilian. Ja pierdzielę. Dobra. Buła, dobrze. Butka. Skutę, bo czekaj na odpowiedni moment. To nieźle. No i ten Teo idealnie mu wszystko pokryje z automatu, nie? Ale Butka porobi. Ja dobra, poszło. No jak ten Mbappe walnął, dobrze. Co będzie Rage Quit? No i elegancko, 8-2, kurde, dobrze. Mam 8-2, nie mam czasu na wakacje, bo muszę robić wyniki. No zobaczmy sobie te paczki w takim razie. Dobra, lecimy po kolei. Piłkarzy premium, duża. Mudo. Gulaci, okej. Okay. Co to? O, jeszcze inform jakiś. A kurde, taką ikonę, kurde, z takiej normalnej paczki, to sobie trafił, bo w sumie dawno nie miałem. Co to jest? Kanales jakiś, a nie, Muniain. No podobnie, kurde. A nie, bo Kanales ma IFA chyba jeszcze. No tak, dobra, ma sens. Piłkarzy prime. To co? O, on jest w Benfice w ogóle, nawet nie wiedziałem, że transfer miał, jakoś mi to umknęło. Rzadkich kart. Co ty, z Bastoni jakiś? Bonucci. 8-4, okej. Okay. No i jeszcze rzadkich kart ostatnia. Też jest ciekawego chyba.
Zapata? Nie, nawet Ospina. Kurde, no. No lipa, lipa. No 1,85, nie? 1,85 i tyle. 8,2, bardzo fajny bilansik w kwalifikacjach. Trochę się połączyliśmy, ale no szkoda, że nagrody słabiutkie, nie? Wielkie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Siemanko i do następnego essa. A jeżeli podobał ci się ten film, to w tym miejscu możesz zobaczyć klątwę Food Champions z POTM Mbappe w roli głównej. Zapraszam.